Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Oto oczywiście Retropolis i cóż. Dzisiaj z wielką radością, przyjemnością ogłaszam, że powracamy do naszych starych wojowników, generałów, wszystkiego. I cóż, generał na piątce zaliczony. Pora teraz podnieść poprzeczkę na 10. Przy czym, żeby nie było na każdej porażce, daną postacią, jak wiecie, będziemy do niej wracać. Od razu mówię, będę obniżał poziom może o 1. Przy czym minimum do 6, bo jednak 6, wiecie, jeszcze nie przechodziliśmy chyba niczym. Ale tak, 10, pustynia, bo na pustyni są silniejsze po prostu statystyki, tu jest ich więcej, a tu są z lepszymi skillami, więc tak, bierzemy to, zaczynamy, 10 zanieczyszczenia, generał, i powiem wam szczerze, stęskniłem się za tym, przynajmniej za generała, bo to jest super po prostu postać, łatwa, przyjemna, prosta, i w sumie tak zaczynając nagrywać, nie pomyślałem o tym, żebym miał problemy, jak... Tak, będę miał problem zdecydowanie, jaką miniaturę wstawić, żeby było widać, że jest generał. Chyba, że pójdę po standardzie i wiecie, no, nie uwzględnię generała w żaden szczególny sposób. Ale to byłoby też tak trochę słabo, patrząc na to, że generał, kupiec i właśnie budowniczy by nie mieli żadnych swoich uwzględnień. Za to pozostała trójka, to miałam za każdym razem po prostu jakieś tam specjalne, wiecie, pominki. Powinienem użyć treningu, zdecydowanie. No i dobra. Ogólnie mówiąc, nie pamiętam, jak się za bardzo grało generałem, w sensie, wiecie, jakie to były specjalne rzeczy czy coś. Więc tak, podstawą będzie to, że chciałbym zorganizować armię. Nawet taką podstawową tych jednostek, ale z dużym bonusem od treningu. Przy czym będę musiał być ostrożny, bo 10% dłużej ten trening się odnawia. Więc przydałoby się zdobyć każdego, podkreślam, każdego doradcę, który skraca ten czas. I powiem jeszcze jedną rzecz, niestety przegapiłem idealną okazję, żeby... Startowa dwójka miała plus 1, plus 3. Trudno się mówi. Dopóki nie będę miał chociaż dwóch wojskowych kart w ręce, to nawet nie ma co ryzykować tym wszystkim. Dobra. Usuń kartę, domek, poziom. Oczywiście, że poziom. I proszę, no nie, oczywiście, że nie. A czemu miałoby być lepiej? Dobra, dostawię jego, ale na tym koniec. I teraz tak, jako że dużo mniej zarabiam za ten... za zdobycz... to zaraz rzucamy... i powinno być dobrze. I teraz co my tu mamy? Jeden zdobycz, jedna karta niebezpieczeństwo. Super moim zdaniem, ale będzie trochę ciężko tego użyć w bardzo dobry sposób. Wiecie, szybko będę złoto mógł zarobić, ale... no... po prostu niebezpieczeństwo jako tako jest złą kartą. Gladiator super, ale milicja łucznik, no. To na pewno. Plus 20 złota za każdą, aktualnie 40, nawet nie wiem o co chodzi, ale dobra. Wezmę, bo jest 40% taniej. Aktualnie 60, chyba za każdą unikalną kartę jednostek, czy coś tego typu. Dobra, mniejsza z tym, aktywujemy chociaż raz. I wiem, że może to się wydawać głupie, ale... dobra. Jednego takiego odstawię. Jednego takiego na tamtą stronę. Tam sobie ucznika, tutaj tak. I wiecie, już małą obronność na dwóch frontach szykujemy. I teraz tak, co my tu mamy? Fajne. Bardzo dobre, bardzo dobre. Szczerze wezmę sklep obuwniczy. Bo jednak wysoka prędkość poruszania się oddziału na generale może być naprawdę zbawienna, bo w sumie... z tego, co się zorientowałem, generał chyba jest jedną z nielicznych klas, czy tam w sumie, nie wiem jak to nazwać, klas to może być dobre nawet określenie, która polega głównie na swoim wojsku. Dosłownie, nie sądzę, żeby to były jakieś specjalne efekty inne, więc... tak. Po prostu, żeby sobie dobrze radzić, to trzeba... no jak to się nazywa? Co chciałem? A, no właśnie, trzeba dobrze manipulować wojskiem, przemieszczaniem go w prawo, w lewo. Więc tak. I musimy trzymać plan racjonowania, minus 2
punktów życia dla rozstawionych i to maksymalnych, więc kiepska sytuacja, bardzo kiepska. Albo minus 2 mieszczury, nie no. Zdecydowanie tamto. Tutaj doradca i wszystkich kart umiejętności koszt. Fajne, tylko nie dla mnie. Z buzdyganem. Można być zgubne. Nie, no raczej wezmę domek. Wiecie, no rozumiem, fajna opcja i w ogóle, ale nie. Nie jestem w stanie po prostu się zgodzić na zbieranie zbyt dużej ilości kart wojska. Owszem, daje to niby więcej mieszczurów, ale ja potrzebuję też złota z podatku i innych rzeczy. Dobra. Tak, i tutaj mamy w sumie sytuację dobrą, tutaj też dosyć dobrą, tak, złotko, super płynie. Garncarstwo, wiem, że powinienem na odwrót, tutaj tak. I w sumie powiem szczerze, można bym to przerzucił wszystko na jedną stronę, gdyby były problemy. Ale no, póki co wolę trzymać na dwóch, wiecie, żeby już mieć obronę terytorialną taką przygotowaną na pale, kiedy bym z dwóch stron naraz iść. Dobra. Oj, niedobrze, niedobrze, przydałby się medyk. Poziom przywódcy za połowę złota. Drogi, ale biorę. Oczywiście, że biorę, bo jednak tutaj poziom przywódcy jest świętością, jeśli mamy przetrwać. Już teraz dostałem plus 4, plus 12. Długo się czeka na ponowne użycie, więc to będzie spory problem, żeby używać tak płynnie i częściej. Czuję się, jeśli po prostu wiecie, nie będziemy tego wzmacniać, to w ogóle to będzie nieopłacalne. Dwa polowania, okej. Gladiatora bym wziął, szczerze. Mury też już w końcu muszę. Marsz. Się wykosztuje. Ale niestety, muszę. Ale dobra, garncarstwo i jeszcze zaryzykuję z tym. Kolejny gladiator. Mogłem tego nie robić. I w sumie teraz nie wiem, czy tego już używać, czy poczekać na więcej. O nie, no ja bym nie ryzykował, szczerze. Nie, nie ryzykowałbym używania tego na dwóch, więc tak. Jakkolwiek możecie sądzić, że jest głupie, żeby tego nie używać, czy coś, tak. Ja mówiąc szczerze, nie chcę. Po prostu czuję, że to jest marnotrawstwo. Co innego oczywiście teraz, gdzie tak, poświęcam jednego szczura, czy tam dwa szczury, nawet nie wiem ile do końca. Oczywiście, że wezmę doradcę. Czyżby to było to? Wiecie co, teraz to już jest dopiero potęga. No, to ta strona jest już przygotowana. Zobaczymy jak tutaj. Okej. Więcej niż 90 zł, to nie jest chyba realne u nas póki co. Wybiorę to, nie mamy sera. Mniejsza talia i te sprawy. Nie wiem, czy jest to dobre, czy złe, ale niech już tak będzie. I dobra. Mam 3 wolne szczury, to zboże. Polowanie. I teraz w sumie podstawą powinno być to, żeby jak najbardziej utrzymać tę stronę na takich, a nie innych ilościach wojskowych, bo jednak tamto też potrzebuje, wiecie, wsparcia. Po co to i co my tu mamy? Więcej opcji do wyselekcjonowanych kart, nawet nie wiem o co chodzi, ale okej. Nieśmiertelny. Super. I tutaj... Okej. Wiecie co, tu jest potężne, ale biorę arenę. Jeśli zdobędziemy medyka, to już jesteśmy ustawieni w takim wypadku do końca. Dzięki arenie. Gorzej tylko, że no... Medyk nie chce przyjść. Więc tak. Przyspieszamy, bo w sumie, bo tak. I w sumie, czy jest sens, żebym to w ogóle przemieszywał póki co? Tak, przemieszywał. Dziwne strasznie słowo. Nie umiem po polskiemu, oczywiście. Na każde 20 sekund, ale zadaj 30% maksymalnych parażeń jako obrażenia dla wszystkich sojuszniczych jednostek plus 2 ataku dla uszkodzonej jednostki. Potężne, powiem wam szczerze. I chociaż ryzykowne, to ja już to wolę postawić, wiecie, niech będzie gotowe, jak tylko zostaniemy kogoś, kto się nadaje na
lekarza. Albo zdobędziemy namioty, medyczka. O, to byłoby super. Połowę złota tracę oczywiście, to jest nic dla mnie. Złoto, usuń kartę, kamienna skóra. Kamienne skóry pamiętam były bardzo fajne, ale... Czy są tego warte? Jestem pewien. Jeszcze jestem na pustyni i wszystko spod kamienne skóry, tak szczerze mówiąc. Usuwać karty nie ma co. To 40 zł też dużo nie może. Dobra, dawaj z tą skina. I teraz tak. Stone skin nawet nie wiem, gdzie się bardziej przyda. Znowu odwrotna kolejność. Dobra, tu jest 9, tu jest 9. Tu jest dwóch takich, tu jeden taki, trzech takich. Dobra. Stone skin leci tu. I zobaczymy, jak to wyjdzie teraz. I co my mamy? Lancier. Lica ucznik ulepszona od razu. Finalnie. Oj, murek. Chyba będę zmuszony murka wziąć. Bardzo dobrze. Zarzucimy co i wiecie co? Lansiera nie zdobędę. Inne rzeczy to raczej za długo będą trwały czy coś. Wziąłbym to, te dwie rzeczy. Milicja ucznik poziom drugiego zawsze dobre. Będę mógł wrzucić wtedy, wiecie, pierwszy poziom i cieszyć się tym, że mam jakiś mocniejszych. A cóż, obrona. Nie jest może najlepszym wyborem, ale... Nie ma co tak też krytykować mocno. To dostawię tutaj oczywiście. Zbroję tutaj. Dwa zbroje, jeden atak. Pisał dwa ataku, jedna zbroj. No nieźle. Nieźle to przekręcili. Dobra. Usuwanie kart, zdobywanie domów. Dom. Oczywiście, że dom. I powiem szczerze, wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że nadal nie mam lekarza. Okej. Okay. Poziom przywódcy 2, jeszcze równy z 1. Nie. Oczywiście, że co. Oj, wiecie co? Skąd mam nagle tyle mieszczurów? W sumie nie wiem. Ale dobra. Jeden tutaj. Jeden tutaj. I strażników tu mamy 3-2. Tu mamy 3-3, dobra. Cokolwiek by się tam nie stało, to nieźle. Okej, wydatki defensywne oczywiście, tak. 5 monetek więcej. Tutaj mamy 2, tam mamy 1. Więc... Oczywiście, że oni dostaną obronę. Bo jednak tak, musi być wyrównanie, sprawiedliwie i w ogóle. Szkoda tylko, że to 15 sekund trwa. Dobra. Obrona. I w sumie... Wow. Ktoś mi chyba umarł, czy... Nie, ulepszyło się. Mamy pierwszego ulepszonego. Super. Minus jeden doradca, minus jeden ataku dla wszystkich. Oczywiście, że to wezmę, bo wiecie, no... To jest to. Opłaciło się i to bardzo. Teraz tak, centrum zabezpieczeń. Nie. Sklepik, okej, okay, market, okej, okay, ale nie. Szczerze, to wezmę. Pizza. Bomba, oczywiście. Największe ryzyko, jakie podejmowałem w całym swoim życiu. No, ale tak. Zostawiamy, chociaż to jest głupota. On idzie tutaj. No i nadciąga. Coś, co może być naszym zbawieniem albo naszym końcem. Też raczej to będzie koniec, patrząc na to, ile mam murów. I w ogóle jakaś sytuacja. Okej. Dobra. Tutaj chociaż ułatwimy sobie robotę bombą, chociaż nie było tracić konieczne. Gorzej z tej strony, chociaż z tego co widzę, to aż tak źle nie jest. Okej, ktoś zmarł, niestety nawet dwóch ktośów. No i no ciężko, ciężko. No, super, ale nie no. Dostałem naprawdę dobre opcje. No, nawet nie wiem, co ja mam o tym mówić, po prostu gra mnie rozpieszcza z tymi opcjami. Slumsy, nie. Nie, nie biorę slumsów. Kupiec, dobra. Chodź kupiec, szybciej kupiec. Chodź, dobra.
I tak. Kawaleria, okej. Okay. Myśliwy, okej. Okay. Dom poziom drugiego. Fajne, ale... Dobra, wezmę takie rzeczy, póki co. I w sumie jego, czemu by nie. Wykosztuje się mocno, ale przynajmniej będę miał jakieś, wiecie, porządniejsze rzeczy. I przy okazji każdy, też ten jeden wojownik, co zawsze więcej, jak to się nazywa, no. Słów mi brakuje. No nie szczurów. A patrząc na to, że tracę mi szczura za każde rozstawienie, nie wiem czy jednego, czy więcej jednak. To jest to zdecydowanie cenne wsparcie. Tego typu, dobra. Myśliwy idzie tutaj, jeden gladiator tutaj. I w sumie nie mam już miejsc. Usuwanie karty złota albo kamienna skóra. A kamienna skóra, niech będzie. Tutaj mają w sumie kamienną skórę na sobie, tutaj raczej nie. Więc tak. Zostaną oni oczywiście tym razem. Tak, milicja łucznik, wydatki defensywne. Zboże. Milicja łucznik 2, tak. I zrobiłem chyba największy błąd / głupotę jaką mogłem. Wywołanie wcześniejsze. Na tym etapie to już jest naprawdę najczęściej po prostu... A, brakuje mi słów. No wyrok śmierci. Tak, to chyba to chciałem powiedzieć. Dobra. Ajajaj. Naprawdę niebezpiecznie pogrywam sobie z tym wszystkim. O, super, ale nie. Niech będzie co. Być 3-3, tu jest 3-3, dobra, to tak. Tak. Tutaj mają kamienną skórę, tu też mają. Jest ich 11, tu jest ich 11, dobra. W takim wypadku ciężko mi zdecydować, kogo wybronić. Niech będzie tutaj, bo w sumie tak. Skóra szybko, dodajemy myśliwego, polowanie. Milicja łucznik, tutaj szczura tarcza. Tam w sumie milicja z tarczą, nie szczura tarcza, szczura tarcza. Czyli Shieldred to jest już lepsza wersja, tak? Ironclad, dobra, jeden z trzech swędzego ze Slay the Spire. Ale okej, okay. Dobrze. Oj, bardzo dobrze. Właśnie stworzyliśmy perpetuum mobile, jeśli będziemy dobrze używać skóry. I nasza talia nie będzie za duża, oczywiście. A, ale jest naprawdę dobrze, dobra, kolejny taki, taki. Milicji tarczy już się za bardzo stawiać chyba nie będę. Może nawet niedługo się ich pozbędziemy. Oha. Dobra, może nie będzie tak źle, jeśli bym tego użył, ale nie. Zbrojownia. I Lancier. Drogi, ale po prostu to jest, wiecie, gwarancja tego, że przetrwamy, jeśli go będę mieć. Lancierzy są po prostu niebagatelnie potężni. I dzięki nim po prostu można przezwyciężyć wszystko. Dobra, jeszcze bomba na wszelki wypadek. Dawaj ta, bo już skóra da słabe efekty. No, nie ukrywam, trochę słaby, ale... I tak wystarczający, dobra. Teraz tak, zbrojownia tu idzie. Przywódcy cel kosztuje wszystkich budynków 10. A... W sumie niech będzie, budynki nie są już takie ważne chyba. Złoto dom, kamienna skóra dom, oczywiście. O nie, z dwóch stron dom, niedobrze. Więc jak Lancier pójdzie w takim razie na tę stronę. Losowa ekonomia albo sobie budynek ekonomia. Dobra. Ja mogę mówić tego lepiej. Trudno się już mówi. Teraz tak, jeden tutaj idzie. I się kończą mieszczury. Ale spokojnie, poradzimy sobie jakoś z tym wszystkim. Ojej, tak, te masywne armie, to jest po prostu piękne, jak się gra generałem. I mógłbym niby użyć areny, ale tym razem się powstrzymam, bo jednak... Za mało z tej mojej armii już mi zostało, żeby stosować się do tego. Ktoś gdzieś padł, trudno. Na 16 do 9, okej. Okay. W sumie mogę tego stosować teraz lepiej, bo mam już jakiś sposób na leczenie. Następnie 10 sekund plus 100% z... 20 prawa takie do kart wojskowych w torbie. Nie, no zbrojownia.
jeden do ataku na stałe, to jest po prostu super. Dwa mieszczury, cztery podatku oczywiście. Mieszczurów nie mogę tracić. Wiem, że wiele osób uważa, że jednak lepiej stracić mieszczury niż podatek, ale... Ja jestem właśnie innego zdania. I teraz tak, gladiator tutaj. Okej, okay, łucznik zdecydowanie tu. Dzień złoty za każdego przetrwałego mieszczura? A, chyba chodzi o te mieszczury, które są ogólnie nieużywane. Fajna karta, chociaż nie wiem, czy jest jako takowicie przydatna na obecną sytuację. Bo dostali obronę, dostali polowanie. Oni dostali obronę, więc tutaj za to idzie bomba. Dobra. Ktoś tam awansował, z tego co zauważyłem. No to jest tak, myśliwy, nie wiem czy jest gdzieś potrzebny. Lub przyjdą sobie kart, kiedy powiększasz miasto murami. Niekoniecznie obrona się zmienia na minus 2 ataku plus 2 zbroi, ale oczywiście wiemy, że to minus 2 ataku może działać różnie. Kura daje 15 sekund czy 5 sekund więcej, okej. Okay. Tutaj za każdego mamy 15. Szczerze powiedziawszy, chyba zacząłbym od obrony. Oczywiście lansjerzy i inni tacy też bardzo przydatni, bardzo cenni, bardzo ważne, żeby ich ulepszyć, ale... Powiedzmy sobie szczerze, no karta obrony to jednak jest to, co nam gwarantuje, że możemy przetrwać. A teraz, cześć. Za połowę ceny tajemnicza karta. No. Spore ryzyko. Więc nie, raczej nie ma co nic takiego. Co by było szczególnie potrzebne. Nie wiem, co się stało, że dwukrotnie udało mi się tego użyć tak szybko. Ale dobra. Sytuacja wymaga tego, żeby... Niestety pewnie te bonusy spadną, ale tak, taki jeden się przyda tutaj. I jako, że sytuacja jest jaka jest, to bomba. Nie wiem, czy nie za wcześnie, ale za niech będzie. Nie, z tego co widzę, to akurat idealnie wybuchnie trochę. Dwa obrony na wszelki wypadek, teraz jest minus 2 ataku już faktycznie. Będą jakieś problemy z polskim tłumaczeniem po prostu, niewielkie czy coś. I tak, tyle ich dostało bonusów, że szkoda byłoby, wiecie, co teraz przemieszać z powrotem, więc poczekam, może się okaże, że wiecie, jakimś tym dostanę nową kartę wojska stąd czy coś. O, zdecydowanie, nie zdążyłem. I bym mógł właśnie użyć, niestety, domek. Tylko i wyłącznie domek, więc wszystkie te piękne bonusy przepadną. Trudno się mówi. Chociaż i tak już, powiem wam szczerze, się aż tak nie obawiam te bonusy i o korzystanie z tego, patrząc na to, że tak. Więc szczerze, przynajmniej mamy teraz już, jak to się nazywa, no prawie naturalny czas odnowienia. Mówię prawie, bo oczywiście ten minus 20 sekund to łącznie dostaliśmy nie wiem plus ile. I czuć, że jest jednak trochę dłużej, ale powiedzmy, że ponad to, że jest trochę dłużej, to nie widać żadnej wielkiej różnicy. Dobra, Lancier oczywiście tutaj idzie. I tak, niestety skóry nie mogę teraz, więc tylko jedno co to polowanie. I zdecydowanie już niedługo będę musiał trochę przeczyścić talię, bo widzę, że tu jest dużo kart, których tak szczerze mówiąc już nie potrzebuję. Typu chociażby garncarstwo, które no nie jest jakoś szczególnie przydatne. Albo no nie wiem, co jeszcze takiego można byłoby w sumie wymienić. Nie, naprawdę ciężko mi coś takiego wymienić, chociaż wiem, że jest tego sporo. I leczenie. Dziękuję bardzo. No i dobrze działa, dobrze działa. A baraki nie. Co to jest? O. Okej, to jest jakaś dziwna jednostka, ale biorę. Szczerze, zawsze wiecie, więcej rodzajów, więcej wszystkiego może się okazać przydatne. A tutaj co? Umocnienie, losowa karta wojskowa. Oczywiście, że umocnienie. Musimy się przygotować na najgorsze, więc tak de facto to hello. No, jeśli tego nie zrobimy w ten sposób, to będą potem problemy. Dobra.
I teraz tak, co my tutaj mamy? A niby mamy jakieś tam milicje czy łuczników, których można byłoby dostawić, więc tak zrobię. I teraz tak, umocnienie niech będzie w sumie... A tutaj, dobra. Dobra, mam nadzieję, że dostanę skórę. Oczywiście, że dostałem. Idealnie wtedy, kiedy jest potrzebna. Więc tak, co? Obrona idzie... W sumie nie ma znaczenia, na którą stronę, więc niech idzie tutaj. Tak, skóra. Tutaj za co zarzucamy bombę. Wiecie, musimy trochę odnowić też zapasy, powiedzmy. No, tego tutaj takiego pięknego. 16, no. Jest dobrze. Okej. Spore ryzyko, bardzo spore, ale wiem, że zaraz się uzdrowią, więc tak. Dziękuję. Skrzynka pojawia się tam. Zobaczmy, co my mamy. 4 zdobycie. Braterstwo. Ryzykowne, powiem wam szczerze, ale... Może uratować moje jednostki niejednokrotnie w krytycznych sytuacjach. Więc tak, biorę. I hej, hej. Fortece. Nie wiem jak to skomentować. Strasznie drogie, ale biorę. Postawię to nawet z tej strony. Na tamtym budowie się skupią na armii. I będzie dobrze, ale... Wow. Nie mieści się? Okej, dobra. Się nie mieści, to postawię tutaj. I mam jakąś tutaj ważną kartę, coś takiego. A, braterstwo. Nie chciałbym marnować braterstwa, wiecie, po to, żeby umocnienie zarzucić. W szczególności, że wiem, jaka teraz fala idzie. A nie, dobra, nie do końca wiedziałem, ale... Dobra, braterstwo szybko i umocnienie tutaj, bo oni jeszcze dostali. I dobra. Szybko ochrona. Straciłem Lanciera. Niedobrze. Zrzucimy jego w takim razie, co? Tak. To nie. Polowanie. O, dużo mi musiało ich paść strasznie. Tak, tutaj też jednego. Zboże, nie, nie. Nie. Na wszelki wypadek, tak. Okazało się, że w sumie ta bomba niepotrzebna. A później przywódcy... Karta buntu. Ryzykowna, ale biorę oczywiście. Zasięg dla kart straży tylnej. Gra mi dzisiaj rozpieszcza, powiem wam szczerze. Więc tak, pierwsza sprawa, oczywiście co? I dobra. Trzeba tutaj odbudować trochę tą linię. Ale co, tutaj też nie mogę odmówić, więc chociaż tyle. I skończyło się, więc tak, zdecydowanie trzeba zarzucić skórę. Żeby trochę odnowić. Braterstwo na wszelki wypadek. Wiecie, to może być dosyć problematyczne. Ej, w sumie to jest idealne. Straci całe złoto. Straci połowę złota? Nie, straci całe złoto. Strasznie to jest ciężkie, powiem szczerze, tak straci całe złoto, ale jestem skłonny to wziąć. Zresztą to nawet zrobiłem. Marsz. Zdecydowanie marsz będzie mi potrzebny, chociaż jeden. Jak mi teraz, to później, bo wiecie, niedługo już będą te sytuacje, w których moja armia po prostu będzie musiała maszerować na drugą stronę, ratować sytuację czy coś. Więc tak. Arena. Dobrze. Dobrze, że jest arena, powiem szczerze. Ale poczekam z nią. Salamandra wojownik, salamandra łucznik. Czy już widać, że tak po prostu co przychodzi. Ciekawe. Kiedyś to było na specjalnym tym. Jednym gościu specjalnym, a i tak nie działało. Dobra, póki jest jeszcze okazja, to szybko. Tak? Ale niestety. No nie za bardzo się to udaje, szybko. Dałem radę, chyba dałem radę. Dobra, polowanie, kości, biblioteka. Nic z tych trzech nie jest potrzebne. Więc wezmę złoto. I wiem, że niektórych można naprawdę dziwić, że czemu złoto czy coś, ale no,
Potrzebuję złota. Nie ukłamujmy się, naprawdę potrzebuję tego złota. Dobra, tam też nie potrzebują aż takiego wsparcia, więc co, idzie na tą stronę. Łucznika zostawię tutaj, bo w sumie czemu nie. Cześć, masz coś dla mnie? O nie, nie masz nic dla mnie. Może szczur nie wezmę, ale poza tym to nic naprawdę szczególnego. Zmieści się? Zmieści. Dobra. Więc tak, teraz to już jest naprawdę niebezpieczna sytuacja. Nowy wróg. To co jest? Kiedy jego brat umrze, będzie wściekły. Okej. Tu mają wsparcie, więc tutaj dostają bombę. Nie, trzeba tutaj dopomóc trochę. Tak, jeździec tutaj. I zaraz zostawię jeszcze gladiatora, ewentualnie tarczownika, ale udało się. Dziwne spotkanie. Dziwne spotkanie. 500 czy... Nie mogę rozszerzać terytorium, wiecie co? I tak nie rozszerzam, ale... Może udałoby mi się zdobyć przynajmniej inny achievement. Że tak nazwę, związany z tym jakieś zakończenie, więc cek. Będę musiał trochę pomyśleć. Więc pozwólcie, że zrobię krótkie cięcie i pomyślę po prostu. Co tak naprawdę wybrać, bo w sumie żadna z tych opcji nie jest jakaś szczególnie dobra. Może w sumie sobie przypomnę, co prowadzi z jakiego achievementa. Bo żeby nie było, kiedyś trochę tego studiowałem, szukałem, jak chciałem zbierać achievementa, ale ostatecznie już nie pamiętam. Dobra, więc po prostu za chwilę się spotkamy i miejmy nadzieję, że zobaczymy nowe jakieś achievementy, nie w kółko to samo. No dobra, nie chcę mi się tego wymyślać ani nic, więc te. Znowu nie spędziłem na tym może jakieś 3 sekundy. Powiem szczerze. Dobra, 3 sekundy to może źle, 3 minuty. Tak na zasadzie, nie wiem, no dobra, nie chcę mi się tego szukać, ale może jednak warto? Nie, dobra, nie chcę mi się. No i w ten sposób jest, co jest. Jeszcze jakieś informacje o kolejnym wrogu? A, drugi bliźniak, po prostu. Dobra. Więc mamy chwilę spokoju, tutaj jest ich 19, tutaj mamy ich 10, więc tak. Zdecydowanie trzeba tutaj dostać jakichś gladiatorów, lansierów, myśliwych. I co? Zarzuciłbym coś jeszcze, bo mam w sumie szczurów, ale... Dobra. To i to jeszcze rzucę teraz umocnienia. Bo trzeba trochę też ponaprawiać, więc... No. I niestety moc skóry się skończyła. No tak, liczyłem na to, że będziemy mieć dzięki skórze po prostu nieskończone to wszystko. W ogóle patrzcie, jak dużo to strzał wyrzuca. Po prostu... Jeśli będzie bossu z tej strony szedł, żeby nie był, nie wiem jak to działa bossu, czy może nie tyle, co nie wiem, raczej nie pamiętam. To tutaj te strzały go... Nie sens, wiem, czy tego chce, czy nie. Bo to jest dobrze chronione. Gdyby mieć tylko karty naprawy, czy jakieś bardzo wytrzymałe jednostki, które będą przetrzymywać, to... Ci strzelcy sami sobie poradzą. W sumie jak tak myślę, to niedługo ci uczniowie się przemienią w coś lepszego w końcu. Męstwo? A, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy... Ale... Super, brawo ja, męstwo. A, jakieś wydarzenie? Giermek, bierzemy. Bierzemy, co prawda późno i pewnie go już nie zdobędziemy, jak tak o... Bierzemy. Czemu by nie? Dobra. Więc tak, Giermek idzie. W sumie dam mu bonusa i niech idzie tutaj na wszelki wielki. Super, mam już za mało na lansiera przez to. Dobra, co dostaniecie tarczę i tyle. To będzie najgorsze, co mogę zrobić, ale tak, muszę im dodać ataku. I dobra. Braterstwo niech idzie raczej... Tutaj było ich mniej, tutaj idzie to. No i oczywiście lancer też tutaj. Dobra. Widać, że już mi znowu padnie ten lancer, ale co mnie tam, że mi pada. Kurde, patrzcie jak to ładnie działa. Po prostu. W sumie tutaj też mi popadali chyba. Więc tak, gladiator, i teraz nie gladiatorzy, teraz to jest potrzebne. A w sumie gladiator też, czemu by nie?
Kamienna skóra. Zdecydowanie kamienna skóra idzie na tą stronę. Tam mają wsparcie ucznicze, tutaj nie, więc... Tak. Tam w sumie wsparcie ucznicze też mają, ale no... Rozumiecie, o co chodzi. Nareszcie. Tyle się wyczekałem. I skóra. Dobra. W takim razie dla wyrównania pewnie tam powinienem rzucić stone skina. Znaczy, jakiego stone skina? A, znowu bliźniaczki idą. Dobra. O, niedobrze. Mur tu prawie padł, więc trzeba szybko przemieszać. Licząc na umocnienia. Trudno, medyka muszę poświęcić, ale umocnienia są zbyt istotne. No nie mówcie, że mi mur padnie. Dobra, wycofujcie się, wycofujcie się. To jest jedna nadzieja na to, żebyście przetrwali. Wycofać się zawczasu. Dobra. Szybko odbudować. Okej, tak. No i nie jest dobrze. Ale wiecie, przynajmniej z plusów tu mamy pewność, że ten, jak to się nazywa. No, mur jest w pełni, żeby... Dobra, bierzemy jego, żeby mieć więcej kasy, chociaż... W sumie to nie ma sensu i znaczenia dla mnie żadnego. Bo i tak mam tego wszystkiego, że za dużo. Dobra, arena, czyli największa głupota, jaką mogą zrobić. Dawaj, to co? Wszystko? Szczurnia, hura. Hura, co? I tak nic lepszego nie mam w sumie. Wydatki defensywne, co? Polowanie, w sumie rzeczy, których i tak już nie powinienem używać, nie mam jak używać. Strażnicy, lancer, milicja, łuk, cokolwiek, po prostu. Kawaler, to już jest naprawdę porządniejsza karta, ale dalej niech idzie jeszcze na tyły. Rozumiecie mnie chyba. Nie chciałbym po prostu go stracić, tak po prostu. A szansa jest dosyć spora, że jeśli bym go tak wystawił, to zaraz on padnie. Miej wiarę! Pozwól nam żyć długo i dobrze, to jest potępienia. No oczywiście, że wezmę co, bo w sumie czemu nie. Jakieś trzy karty się ulepszyły. Okej, usuwamy kartę tym razem. Powiem szczerze, że dużo jest kart, które chciałbym usunąć, ale zaczniemy od buntu, bo w sumie... No halo, po co mam usuwać kartę, która coś robi, jeśli mamy bunt? A, dobra. I w sumie nie mam szczurów, jak na złość. A teraz by się przydali, no medyk. Po prostu medyk. No. Jestem w stanie po prostu i skłonny ogólnie to tak postawić, zostawić, niech... Niech się dzieje, co się ma dziać i tyle. Jeśli mi padną, to stawiam medyka dosłownie. Bo w sumie czemu nie? I tego typu rzeczy, tak, myśliwy, tak. Milicja, łuk, te sprawy. Wszystko po prostu, co jest konieczne, żeby tutaj przetrwać i muszę wystawiać. No ale kurczę, no, widzicie to? No tak po prostu po długiej nieobecności stwierdziła, dobra. Ja wezmę sobie tego gościa, no jak mu tam, no, generała. No, pewnie pokażę, że nie umie i w ogóle. Patrzcie, patrzcie, jak tyk tak pięknie na luzie i w ogóle. A, udało się, medyk kolejny, nie. Stone skin, tak. Teraz już potrzebujemy tylko stone skinów. Przy czym powiem szczerze, tutaj mam po dwa, a niektórzy po jeden. Niektórzy nawet po trzy. Możliwe. O, kupiec, dobra. Pewnie nie masz niczego, co by mnie zainteresowało, ale dobra. Niech będzie. A, nie, dosłownie nie masz niczego. Tylko naprawę wezmę, bo jednak jest naprawa, więc hello, no. Dziwne byłoby jej nie wziąć. I to jest tak, łucznik. Prawa tutaj w sumie. Wy macie obronę. Przetasowujemy. I dobra, się nie uda. To się po prostu nie uda. Za dużo mi ich tu ginie, powiem szczerze, jak na mój gust, ale... Szczurnia, dobrze. Ale wiecie, też nie powinienem za bardzo narzekać, bo jednak moje armie... Przez to, że mam łuczników, którzy... Jak to się nazywa? Tak długo przetrzymali.
To po prostu są nie do powstrzymania ogólnie. Dobra. Bierzemy co? Jakieś wydarzenie. Strzykawki. Kamienna skóra na nich miała być? Pewnie tak. Dobra, co i łuczników dorzucimy. W sumie tutaj tak, tutaj tak. I zaczyna się. Mamy bossa. Chyba? Tak. Nie jest dobrze. Nawet jest bardzo źle, bym powiedział. Ale... typu spada! No po prostu... czy wy to widzicie? Oj, zregenerował się. I cała moja armia padła w sekundkę? Niedobrze. Niedobrze, tutaj o tak po prostu zwyciężyli. Tu mi armia padła. Chociaż nie ma co dziwić, tam miałem dużo potężniejsze to wszystko, więc tak. Pierwsze to szybko, po drugie tak, tak. Pewnie nawet nie zdążę dojść, znając życie. Ale... no w takim momencie kawaler mi zniknie. No cóż. W sumie mógłbym... tutaj kliknąć, wiecie co, znowu. Panuj dalej, czy cokolwiek i w ogóle dalej rozgrywać, ale 41 minut, co? Sądzę, że jeśli będziemy kiedyś robić te wszystkie opcje typu właśnie panuj dalej, to będzie to na jakimś live'ie na spokojnie. Póki co wycofaj się i proszę bardzo, generał znowu zaliczony. 10-poziomowy generał. O tak po prostu pokonany, jakby nigdy nic. I powiem wam szczerze, w tym momencie jestem po prostu z tego dumny i to bardzo. Nawet się tego nie spodziewałem, tak będę całkowicie szczery i w ogóle prawdziwy, 600 punktów. Coś odblokowałem czy nie? Bo w sumie nie zwróciłem uwagi. Ale to mniejsza z tym, ale udało się, widzicie co? A faktycznie, coś odblokowałem. Brama celników, punkt 5 złota dla każdej jednostki, która mija ten budynek. A można jakoś po prostu prawo, lewo, czyli po prostu szybkie zarabianie. 100% ataku dla jednostek mijających ten budynek przez 10 sekund, super. Plus 3 wzrostu dla jednostek przechodzących przez ten budynek. Tutaj też takie, że przechodzą, czyli można po prostu, wiecie, zrobić sobie armię, dajmy na to milicjantów, wystarczą i po prostu kazać im chodzić w tej wewte, żeby tylko szybko się nabijali. Ciekawe. No i cóż. Ja powiem szczerze, że ja tego nie rozumiem, ale się udało. Mamy teraz dostęp do jednostki. Zaczynasz każdą grę z kartą rebelianta. No sporo utrudnienie, powiem szczerze, ta jednostka. Bo karta rebelianta na start już mocno miesza, trzeba szybko po prostu ją wyrzucić stal i takie tam rzeczy. Ale nie sądzę, żeby to było, wiecie, aż takie utrudnienia koszmarne jak te pozostałe. I... nie, w ogóle naprawdę nie rozumiem, co tu się stało się. W sumie może nie muszę rozumieć. Po prostu to udowadnia, że jednak potrafię sobie chyba poradzić już z niektórymi postaciami, a innymi... no, konkretnie tą trójką niekoniecznie. Albo udowadzić to tylko to, jakim prostym gościem jest generał, ale dobra. Starczy tego naprawdę. Następny odcinek, nie wiem z czego będzie, ale zdecydowanie będzie albo na 10, albo na 10 znowu, albo nie wiem, jakieś tak na luzie, po prostu z czegoś z tych, nawet bez niczego, po prostu żeby tylko zaliczyć jednego z nich na pustyni albo w lesie. Wiecie, uwierzcie mi, nie będę ruszał póki co losowego, ani jak to się nazywa tej, no tylko tam, gdzie jest woda, wiecie, bo to jest za trudne. No i cóż, to naprawdę już na tyle, dziękuję za uwagę, no i trzymajcie się. Hey, hey.